Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorvetha. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. Nazdar lidi, mé jméno Aki a vítám vás u dalšího dílu ze hry Zaklínač 2 Vrahové králu. V minulém díle jsme vlastně získali pamětní růži pro Triss, což byla veškerá náplň té mise, a trošku jsme si zašpásovali se s Triss a začali jsme činit první rozhodnutí k cestě Jorvetha nebo Roche. Samozřejmě budu rád, když budete o tom hlasovat dále. V komentářích stále mi dávejte vědět, jestli to anebo to. A my teď jdeme se Zoltanem za Jorvethem. No však já jdu hnedka za tebou, neboj. Tak běž. Utíkaj, jak má malý nožičky. Ot. To se nesluší, Zoltane. Tak doufám, že to bude klidnější cesta než Triss, protože to jsme tady zabili spoustu potvor. Ne. Musíme vejít głębiej v las. Mám naděje, že nie zmienili hasła. No to já doufám. Hasła? V co ty gráš, Zoltan? Přečeš víš, že můžeš mi zaufat. Wiem, ale... Kojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. Budeś we to oddziło. Nic dziwnego, że Loredo chciał cię powiesić. Ale go kurwa nie przyjąłem. A? Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas. Co? Gdzie? Nic nie widzimy. Co? Nie, to Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. A, sakra. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? To Cedric, to nie. Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorvetha. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Przesnie tak, tak drżył głos nawet. Ale Jorveth nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Ale, na serio. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistek. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvethem. Dobrze, Geralt. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvethowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Tak, a než půjdeme, tak já si ještě vylepším trošku brnění. A vylepším s vláknem, ne? Brousek to nám moc nepomůže na zbroj. Tady vylepšení zbroje, trpasličí vylepšení, to je slušný. Stvrzené kůže. Já bych si hodil jedno vylepšení zbroje, ano. A to trpasličí vylepšení. Kokarda. Jakých udílů. To trpasličí vylepšení má zbroj plus 2, zdraví plus 10. To má zbroj plus 1. No. Já myslím, že bychom tam mohli dát trošku zbroje, ne? Tak, uvidíme tady. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopajął? Krabopawołk, to potrzebujemy. Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. Nie boj, Geralte. Teraz, Zoltane. To było w pohodě. Ale ja nie wiem. Ty mnie musisz wejść, ty pako. Ja nie wiem, kudy. No vidíš, já bych šel úplně na jinou cestu. Kam teď? Dolu. A past! Tyjo, tak to bylo fous.
Dobra, tady pokud si pamatujete, tak my z toho krabu pavouka něco potřebujeme. Tudy ne? Asi ne, to je jiná cesta. Pojď nám. Tady. Jo, už jdu. Potřebujeme z něho oči, myslím. Jo, nějak tak. Zoltane, pojď, neboj se. Tě ochráním. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? Przecież nie, jadę bojować z nami, a nie żadny srab. Tak, tady si můžeme připravit lektvary, což asi udělám. Vypít elixír. Kočku ne, vlaštovku. Víte co, dáme si vlaštovku jednu. Tak, zkusíme hrát trošku jako fakt zaklínač. To znamená elixíry před bojem, příprava boje a tak dále. Tak tedy dolů. Kudy? Tudy. Tak pojď, kravopavoučku, potřebuju z tebe tvoje věci. O tom místu mluvili elfy. To, co się zbliża, tak, pojď. Na pewno nie jest też. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Tak, ze zádu na ní, na potvoru. A já pojem. Krabopavoučí oči, yes. To je to, co jsme potřebovali. A sakra, elfové. Měl jsem to tušit. No, já to tušil. Jorvet. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Proszę taką musibę. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. A sakra, czasowe rozhodnutí, że jo? Leto cię chce zabić. Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. No, żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Aj, dobry. Są w klidu. Co ty z tym Kralohem? A więc tajemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dwan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Flotsam żyje na razie. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy. I krasnoludy. Tak podle toho, co mám odpovědět. Odebrano jim szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłany niż ty, Geralt. No, kamo, za co vlastně bojuješ? Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach. A, tak to řekni, Ježíš. Żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać na. Jo, wreszcie nie minęły dni. Fuck, super. Jakiego cíla? Ja chcę ten jego cíl. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi?
Seat Vatger, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Asy tak, niak. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, prawda, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Kalmeled. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Prezydent Foltest. Foltesta? Powinien, taki zajmował. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. No, on troszkę... Jeszcze są smutni. Spotkajmy się na miejscu. Muszę się przygotować. Wafail, Gwynblade. Tylko nie próbuj nic kombinować. Przyszedłem z tobą, to i wrócę z tobą. Nie, Zoltan. Twoja obecność tylko wzbudzi podejrzenia. Twoja wola. Tylko nie daj się zaszlachtować. Klej, Zoltanę. Będę w pohodzie. Snad. Tak, ale my jakož máme oči krabopavouka, tak jdeme splnit poslední úkol, který potřebujeme, a to je srdce Militaré. Teda poslední vedlejší úkol. Jsme se právě dozvěděli od Jorveta. Tak, myslím, že říkal na severu, na západě, na východě, nevím, se nepamatuju, ale žije tady někde král nebo královna, který si zaslouží víc korunu než Foltest, Demavend a takhle, i když oni jsou pokrevní linie. To je další věc, proč se rozhodnout pro Jorveta, protože to bude prostě správný, nevím, jako mně přijde i správný to, že Geralt chce prostě obhájit svoje jméno. A zabít toho královraha. To celkem chápu. Nebo že se chce dozvědět o své minulosti. To je přece důležité pro Geralta. Nejenom pro ostatní lidi. Co? Tak. Nevím prostě stále, jak se rozhodnout. Jak jsem říkal už v minulém díle, je to plně na vás. Tak doufám, že se rozhodnete dobře. Samozřejmě, že oba dva, Vernon Roche i Jorvet, jsou takový hajzlové, když si to tak vezmete. Jeden je fanatik, druhý je terorista, ale to se dá dělat. Tak, Aneško. A moje... Blablabla. Zajímá mě ten rituál. Jaké přísady jsou potřeba? Čeho potřeba? Esenci. Powiedz mi coś więcej. Podobno amulet wykonano. Nie wszystkim to odpowiadało. Co? Proč nemůžeme? Přinést všechny předměty, které Aneška potřebuje k obřadu. Vždyť to máme? Hej, Aneško. Neser mě. Pogadajmy. Chcesz go sprzedać? No, pytaj. Już... Jo, to dla. Pardon. Widzę, że masz wszystkie składniki. Przyjdź o północy pod posąg Vejopatisa. Dobrze. Wibornie. Witaj, białowłosy. Tak, zyskamy sercem Melitele. W północy se setkaj z Aneszką. Dobrá, takže nejdříve na půlnoc se vyspíme. Doba čekání. Trošku před půlnocí, protože než tam dojdem, tak to taky něco zabere, že jo, samozřejmě. Ty tam ještě nejseš? Děláš si snad srandu? Dělej! Padej! Co?
Vejopatův oltář. Vůbec netuším, kde to je. Widoczków się zachciało, co? Kouknem na mapu, schválně. Z to poznáme. Ani náhodou. Nevím, kde je Vejopatův oltář. Takže budeme asi muset sledovat Anešku. Ježiš, ty jsi pomalá, tyjo. Koukej trochu zrychlit. A, myslím, že jsme to našli. Tyjo, tohohle jsem si teda nikdy tady nevšiml. Já, co to je? Kruh zdraví. To je strašidelný tady o půlnoci. Kurník. Ej, Janeška, to si děláš srandu, jsme se tady fakt museli setkat o půlnoci. Proč o půlnoci? Nareszcie jesteś. Niewiele osób jest na tyle odważnych, żeby zapuszczać się do tego lasu. Zwłaszcza w nocy. To teraz. Wiewiórek się nie obawiam, a na potwory mam swoje sposoby. To, że czarodziejka? To miejsce kryje wiele tajemnic, o których nawet wiedźminom się nie śniło. Jak na razie tajemnicą jesteś ty. Nie znam tego rytuału. Do czego będę potrzebny? Zobaczysz, kiedy zacznę go odprawiać. Gotowy? Już ja sobie boję. No to zaczynajmy. Uważaj, Wiedźminie. A? Zabiję! Muszę wykończyć rytuał! A, jeden. Sakra, to byla blbost. O, kurník. Já jsem počkal, až mi trošku nabíde výdrž. Wow. Ubírá jak se mě. Výdrž. Výdrž, protože čím víc máme výdrže, tím víc samozřejmě ubíráme. Dobrý. Wow. Wow. Dostáváme na prdel. Oni se tady fakt furt objevujou. Oni. Tyjo, další. Kdy už to skončí? Nebuď chamtivý, Geralte.
Pěkně, jednoho po druhém. Wow. Ne. Mister furt, fakt furt objevou šmejdy. Ježiš, kolik jich musím zabít, tyjo. On se snad dělá to prdele, fakt musím to. What the fuck? Kolik jich tady je? Wow. Do pytla. Aneško, pospěš si ty píčo. Wow. Tak toho bylo vofou. Yes. Konec. Díky bohu. No tak to si promluvíme. Udało się? Serce Melitele odzyskało dawną moc. Czuję to. Jestem pod wrażeniem. A co? Miałeś mnie za wsiową wiedźmę, która może co najwyżej obłożyć rany chlebem zagniecionym z pajęczyną? Czarodziejka by się nie powstydziła. Czarodziejka? Ich uczone księgi, szkoły magii. Co one wiedzą? Magia, wiedźminie, to łomotanie serca, zapach mokrego próchna. Nieznośnie drażni pod brzusze, każe krzyczeć i płakać. No ty mnie tak unuki szpaka. Wolnych myszy, gdy ludzie aż do bólu parzą się pod nowym księżycem, kiedy leje się krew i kiedy płynie słodkie mleko, to jest magia. Ja to wszystko przeżyłam. Ja to wszystko widziałam. Ja nad tym panuję. Nie zamieniłabym się z żadną czarodziejką. Aha, no tak się to uzi. Jestem pewien, czy ci rozumiem. Ale na pewno podziwiam. Weź ten amulet na pamiątkę naszego spotkania. Zależało ci na nim. Pomogłeś mi go odczarować, nie żądając nic w zamian. Wielkoduszność to rzadka cecha. Serce Melitele znów przynosi szczęście. Tobie się bardziej przyda. Dziękuję. Ale co to działa? Przyjdź do mnie, kiedy będziesz czegoś potrzebował. Nie taka wiedźma straszna, jak ją malują. Dzięki. Padło mi coś z tych duchów wobec. No nevím, ale tam Hendry Gaga. Žádná? Spíš ne, ale chci... Nezničil jsem náhodou vaše hnízda? Vaše králo mě nepobil? No tak. Wow, kde jsi se tady vzal? Kde se tady berete? Najednou je vás tady tisíc. A ty mu ta geny si vezmu. A esence smrti taky samozřejmě. A Andriaga. Vlastně pravda, z těch Hendriak taky mohl padnout něco zajímavého. Tak a já už se celý nemůžu dočkat. Ne. Ne. Tohle.
Regenerace zdraví plus jedna. Kam to mám dát? Krabopovoučí pancíř. To je hezký. Můžeme z toho něco udělat? Asi těžko, co? Zajímavý. Tak tady dojdeme zpátky do města. Do Flotsamu. No víš co, zkusíme se ještě promluvit s Aneškou. Aneško? Pojď si pokecat. Svině! Tak ne. Já myslím, že bychom s ním mohli na něco zeptat, jak ale vůbec co prodává. Jinak tady určitě prodáme ještě nějaké věci. Cedrika. A mohli bychom se ho rovnou zeptat na Jorveta, co si o něm myslí. Takže tady Cedriku. Tohle. Jakie zamiary ma Jorvet wobec Loredo i tutejszych ludzi? To wie tylko on. Wydaje mi się jednak, że nie ma pojęcia co robić. Jest w tej okolicy, czasem urządza zasadzkę, czasem jest o nim cicho kilka dni. Ale nigdy nie zdecydował się na żaden konkretny atak. Chce zmylić czujność komendanta. Sporo na to wskazuje, ale Jorvet zawsze słynął z zajadłości. Walczył z regularnymi oddziałami wojsk, napadał na dużo większe osady. Długie odwlekanie walki nie jest do niego podobne, chyba że o czymś nie wiem. Myślisz, jako zaklinać? O co walczą z Kojate? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych? Walczących o przetrwanie i tak, to dalszy wiec, który co nas przechnął nigdy z składu. Zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały Ensid. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka. Albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy. Co jest chyba najgorsze? Asi tak nie. Kdo byla Moriel? Jo, to je ta z tej svatynie. Kim ty właściwie jesteś? Ty pamiętnie róże. Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Tohle třeba jako super příklad toho elfa, který je, to je naše Astogarova zbroj. Co já bych s tím asi dělal? Pevný dlouhý meč ti asi prodám. Je zbraně na dálku? Já nevím. No určitě ti prodám jednu trofej z Endragy a jednu trofej z Přeludu. Vem si to. Zbytečně těžké věci. A Cetka, na co to je návnada? Na Přeludy a utopence. Máš taky nějaký, co? Koukám. Fosforeskující krystal na hrbě, na bulvory a ohnilce. Na nekry a troly, wow. Na Indriagy a krabopavouky. Tak, víte co? Já to tady budu muset ukončit, ale jak říkám vždycky, dejte do komentářů určitě, pro kterou stranu se mám rozhodnout. Jestli pro Jorveta, ne Skoliatel, ale Jorveta. A jít si svou vlastní cestou zaklínače a možná i někomu pomoct dostat se na trůn, jak říkal Jorvet. A nebo jít s Rošem, stát se militaritním psem, myslím, že se to říká militaritní, jo, snad jo. Militaritním psem a dopadnout královraha. Tak, rozhodování je stále pouze na vás. Nazdar!